Jestem pracownikiem Politechniki Wrocławskiej i pracuję właśnie w katedrze geotechniki, hydrotechniki, budownictwa podziemnego i geodezji. Tak? Ja przygotowałam referat, jak patrzę na te wcześniejsze, taki kroczek dalej. To, co Pani wspomniała odnośnie monitorowania tutaj wykopów, właściwie obudów wykopów. Pierwszą definicję, którą gdzieś tutaj przypomnę, to jest pytanie o to, kiedy mamy do czynienia z głębokim wykopem, i to jest wykop, który ma głębokość większą niż 3 metry. I w nowej instrukcji ochrony budynków w sąsiedztwie głębokich wykopów dodano również tę ostatnią część, to w tym wąskoprzestrzennych wykopów liniowych. Najczęściej głębokie wykopy będą już w kategorii drugiej albo nawet trzeciej, bo to będzie to jest specyficzna już konstrukcja, która będzie projektowana, szyta na miarę danego miejsca i będzie to też zależało również od warunków gruntowych, które w danym miejscu tutaj będą, no, w tym danym miejscu, gdzie będzie budowa wykonywana, zastane. I teraz każdy taki wykonywany wykop będzie oddziaływał na to, co wokół niego się znajduje, wobec czego trzeba będzie wokół niego wyznaczyć strefy oddziaływania i pierwsze tą strefę, która jest strefą oddziaływania bezpośredniego, jak również zasięg wpływów wtórnych. Jeżeli w tych strefach znajdą się konstrukcje, tu tak jak mamy konstrukcję, po lewej stronie narysowany jest jakiś tam, nie wiem, dom powiedzmy, to jest jedna z tych rzeczy, ale również te konstrukcje, które są pod ziemią, czyli ta sieć infrastruktury podziemnej, dlatego że ten głęboki wykop również będzie miał oddziaływanie na te, no, na te instalacje. I teraz dalej. Ten zasięg jest w jasny sposób możliwy do określenia i strefa oddziaływań bezpośrednich, to jest ta strefa S1. Jedną rzecz można zaobserwować w tej tabeli, że w gruntach, które są gruboziarnistych, ten zasięg jest mniejszy niż w gruntach drobnoziarnistych. I teraz te wartości można pomniejszyć o 20%, jeżeli nie będzie wykonywane odwodnienie wykopu. I tu też widać, jaki jest zasadniczy wpływ pompowania wody, który jest najczęściej, no we Wrocławiu to jest jedna z rzeczy, która zawsze jest wykonywana, dlatego że zwierciadło wody gruntowej jest dość wysoko, a poniżej tych pokładów kulturowych, tak, mamy grunty, które są gruboziarniste, dopiero na większej tam głębokości 16-18 metrów mamy grunty, które są drobnoziarniste. I zasięg również tej drugiej strefy, czyli całego oddziaływania, no to jest tutaj znacznie większy. I teraz, jakie są zasady ustalania wokół danego wykopu tej strefy oddziaływania? Pierwszą zasadniczą to jest to, że ta strefa oddziaływania będzie taką strefą wypukłą, wobec czego, nie wiem, ten rysunek jest z najnowszej instrukcji. Ja pokażę dwa następne z tej wcześniejszej, dlatego że tutaj chyba łatwiej można zauważyć, jeżeli mamy taką konstrukcję, która tu jest w kształcie L i mamy tą część, która jest wyraźnie wklęsła, to strefy oddziaływania trzeba wyrysować tak, żeby one były po prostu wypukłe. I na następnym slajdzie to też fajnie wygląda, jak w centrum miasta, czy w takiej gęstej zabudowie miejskiej, jak dany wykop, jak wiele konstrukcji będzie miał wpływ. Tak? To będą konstrukcje, które są w bliskiej odległości, praktycznie sąsiadujące, ale tak samo tutaj gdzieś jest wskazana linia tramwajowa, nie wiem, czy jeszcze też jakieś infrastruktura podziemna, w sensie jakieś linie, nie, tutaj nie widać, ale na to trzeba zwrócić uwagę. I teraz to, co doktor Sawicki przed chwilą powiedział, to tutaj z tej wiedzy, jak gdyby z tego przypomnienia dużo skorzystam, dlatego że to oddziaływanie będzie zależało od tego, jaka konstrukcja będzie wykonana,
czyli od jej sztywności. Tam było wskazane, ja mogę powiedzieć, dwie konstrukcje, które są na dwóch krańcach, to znaczy ściany szczelinowe, które o dużej grubości będą naprawdę miały dużą sztywność. No i druga strona, ściana berlińska, która będzie miała tą sztywność niewielką, wobec czego to też zasięg jej oddziaływania i wpływ na te konstrukcje, które są obok, będzie znacznie większy. I teraz drugą rzeczą, która jeszcze temu towarzyszy, jest sposób rozparcia. Czyli możemy mieć ściany, które będą wspornikowe, tu odkształcenia będą większe, jak również te, które będą podparte. Czy będą podparte przez konstrukcję stalową wewnątrz, czy to będą kotwy gruntowe, czy to będzie przypora ziemna i czy to będzie możliwość też zaparcia się rozporami stalowymi o część wewnątrz już wybudowaną, albo czy to będą też stropy. Tak jest w metodzie stropowej, metodzie strop and down, półstropowej, to już tylko będą odmiany. Natomiast to, co tutaj strzałkami jest zaznaczone, to będzie to rozparcie właśnie w jakiejś formie stropów. I teraz tu chyba u góry jest fajnie zaznaczone, że jeżeli mamy konstrukcje, które będą znajdowały się w strefie bezpośredniego oddziaływania wykopu, to tutaj zabezpieczenie wymagane jest, żeby ta konstrukcja była dość sztywna. Natomiast jeżeli to będzie w tej dalszej odległości, no to tutaj sztywność będzie znacznie mniejsza. Tu jeszcze jedną rzecz, którą by trzeba było nadmienić, to jest też długość tej ściany, czyli schemat statyczny, jaki ściana będzie miała, czy to będzie przegubowe, czy sztywne zamocowanie w gruncie. Jak gdyby tu jest podsumowanie tego rysunku, natomiast tutaj to jest moment, kiedy przy przygotowaniu inwestycji trzeba jak gdyby nad tymi rzeczami się pochylić i je przygotować, tak? Tu już będziemy znali wymiary wykopu, czyli jak duża będzie proporcja dna wykopu do głębokości, czy to będą te wykopy liniowe, czy zasięg będzie, czy odległość między konstrukcjami będzie na tyle mała, że zasięg stref part biernych będą na siebie nachodzić, czy tak nie będzie. Istotne będzie poznanie dokładne warunków gruntowo-wodnych. Jak mamy zwierciadło wody gruntowej, to ono będzie dawało duże obciążenia po prostu. Współczynnik rozporu bocznego dla gruntu, dla part czynnych jest, no, dla gruntów gruboziarnistych w granicach 0,3, dla drobnoziarnistych 0,6, natomiast dla wody jest zawsze 1, tak? Wobec czego to obciążenie wodą będzie tym, co jest dużą siłą. Tu gdzieś przed chwilą była mowa dużo o rodzaju obudowy, o sposobie rozparcia obudowy i schemacie statycznym, czyli zagłębienie ściany poniżej dna wykopu. I teraz mając tą wiedzę, musi być przygotowany projekt monitoringu dla danej konstrukcji, ale również wszystkich konstrukcji, które znajdują się wokół tego wykopu. Tu przedstawiam metody, które można zaprzągnąć, żeby dowiedzieć się i posiadać jak największą wiedzę dla tej realizowanej danej, no, budowy. I teraz te pierwsze dwie ja specjalnie oddzieliłam, dlatego że one najczęściej są stosowane. Czyli zasadniczo jak mamy wykop, to geodeci są zaproszeni na budowę, prowadzą pomiary, jak również prowadzimy pomiar zwierciadła wody gruntowej, przede wszystkim wewnątrz wykopu, dlatego że interesuje nas, czy to zwierciadło, które mamy w wykopie, obniżane jest w odpowiednim tempie, ale to też nam sygnalizuje, czy obudowa jest szczelna i czy nie będzie trzeba wykonać jakichś dodatkowych zabiegów, żeby doszczelnić tą obudowę. I teraz w tym geodezyjnym, w tym podpunkcie, tu gdzie jest geodezyjne przemieszczenia, najczęściej zamawiane na budowie jest parę punktów na koronie obudowy i parę punktów na budynkach, które są w zasięgu, ale jak gdyby nie, to jest takie minimum, które można wykonać. Natomiast dodatkowo powinny być jeszcze zamawiane przemieszczenia na podporach, które stopniowo odkrywane są w czasie prowadzenia prac, jak również można też mierzyć, zakładając repery na poziomie naziomu, odkształcenia, czyli przemieszczenie gruntu, jakie jest w tym miejscu, jak również dalej, w dalszej tej kolejności odprężenie dna wykopu, no, bo
odprężenie zawsze będzie podczas wykonania wykopu, tak? Czyli wyjęcia tego gruntu. I teraz poniżej tutaj pojawia się pomiar, jest inklinometryczny, pomiar wartości sił w rozporach oraz sił w zakotwieniu, pomiar wartości parcia, rozwartości rys i drgań. I tu będzie więcej slajdów, także tutaj gdzieś dodam. Tu te slajdy w jakiś sposób są przygotowane też przez doktora Zbyszka Muszyńskiego, z którym był taki czas, żeśmy bardzo dużo rzeczy na budowach mierzyli, więc tutaj też po jego zgodzie korzystam z tych materiałów. Natomiast jest istotne, że zawsze jak żeśmy szli na budowę, to było pytanie, jaka dokładność i jakie punkty i czy tylko przemieszczenia poziome do wykopu, czy też pionowe na zewnątrz wykopu. Także takie pytania na początku tych pomiarów były zadawane. I tutaj akurat jest pomiar, który robiliśmy w czasie remontu śluzy na Rędzińskiej. I tak jak poprzednie, tutaj były tylko niwelacja precyzyjna i pomiar przemieszczeń pionowych, to tutaj te przemieszczenia były mierzone również poziome i pionowe dla obudowy wykopu nowej głowy górnej śluzy na Rędzinie. I tu widać całą osnowę geodezyjną, którą on założył, gdzie te pomiary były wykonywane tutaj w obrębie tych punktów, nie wiem, na dole, tak, gęstszych. Tu są punkty odniesienia plus punkty te, które były geodezyjne na stałe. I tu widać też, jak w czasie wykonywania prac kolejno były mierzone przemieszczenia. Tutaj zaznaczone są miejsca, gdzie były wykonywane pomiary inklinometryczne, tutaj taki szczegół w tym miejscu. Tam na tym miejscu również wykonaliśmy pomiar skanerem, wobec czego to, co tutaj widać, to jest chmura punktów. I to pozwalało na określenie dokładnie, jaki jest kształt ścianki. I tutaj może dokładnie widać, jak wiele punktów było mierzonych i co tutaj żeśmy określali. I teraz pomiar zwierciadła wody gruntowej, taki prosty slajd z takim gwizdkiem na końcu, tak, że pomiar był na zasadzie słyszenia wykonywany. I tu znowu więcej się skupię nad pomiarem kilometrycznym, dlatego że pomiar geodezyjny pozwala nam na określenie przemieszczeń punktów, które są widoczne. Ten pomiar na Rędzinie był zaczęty w sierpniu, kończony w marcu i tam mieliśmy stricte czas, że nie tylko warunki pogodowe, czy jest słońce, czy deszcz, ale również pora dnia nam się skracała, wobec czego te pomiary, tam żeśmy potem wymyślali, że robimy szybciutko pomiar geodezyjny, a skaner może mierzyć nocą, więc skaner to żeśmy po zmroku już robili. Natomiast pomiar inklinometryczny pozwala na zmierzenie odkształcenia ściany od samego dna do powierzchni górnej. I teraz, jeżeli zastosujemy sam pomiar inklinometryczny, to jest pomiar, który będzie pomiarem względnym. My jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki będzie kształt tej ściany, natomiast dokładając, i to właśnie tam na tym slajdzie dopowiadałam, pomiar geodezyjny w koronie, możemy powiedzieć, że mamy pomiar bezwzględny, czyli wiemy, czy na pewno to nasze założenie, że dół ściany się nie przemieszcza, jest spełnione. Tu jest zestaw, w którym się to mierzy razem z tą sondą. Natomiast, co jest istotne, ten pomiar musi być wcześniej przygotowany. To nie jest tak, że dobra, wymyślamy, będziemy mierzyć, tylko w czasie wykonywania konstrukcji, i tutaj po lewej stronie mamy ścianki szczelne, do których dospawane były rury stalowe o specjalnym zakończeniu, żeby można było ten pomiar wykonywać, go nie będzie dało rady wykonywać po wykonaniu już ścianki szczelnej, czy ta sama rura wstawiana do zbrojenia ściany szczelinowej, albo tak jak tutaj po prawej stronie plastikowe rury, które mocowane były do zbrojenia ściany szczelinowej, wprowadzane w grunt i z nich był pomiar wykonywany. Taką jeszcze zaletą, ale tylko i wyłącznie przy ściance szczelnej, jest, że jak wykonamy pomiar zerowy, to możemy powiedzieć, ile ona się odkształciła. Tego nie zrobimy przy ścianie szczelinowej, dlatego że ta rura
podczas zalewania betonem ona może się nam odkształcać, to nie ma takiej dużej sztywności. I dalej, tutaj też na tej budowie prowadziliśmy pomiar wartości sił w rozporach i tu dr Kozubal budował taką bazę tensometryczną, gdzie mierzyliśmy odkształcenia tych rur i też mogliśmy powiedzieć dokładnie, jak zmienia się siła w rozparciu. Tam akurat szczególnie dobrze było to widać, to był czas, kiedy huragan Katrina szedł i przez tą pustą śluzę wiatr wiejący powodował, że te rury, które miały średnicę pół metra, przemieszczały się na wysokość pół metra i huk i pisk był duży, więc żeśmy sprawdzali, co się zmieniło tak, po tym czasie. Można również prowadzić pomiar sił w zakotwieniu i taki sprzęt też jest i widzę Marka Wiadowskiego, który ten dysponuje na Politechnice, żeby powiedzieć, jak duża wartość jest siły, jak ona zmienia się również w czasie. Można też prowadzić pomiar wartości parcia gruntu, czyli ile rzeczywista ta wartość tego parcia w gruntu razem z wodą będzie. I to jest dla samej konstrukcji. Teraz dalsza część, to co dla konstrukcji, które są obok, tu jest pomiar rozwartości rys. Może on być robiony dokładnie tak, jak tutaj wygląda ręcznie, jeden i drugi sposób. Może być prowadzony zupełnie automatycznie. Nie wiem, ja ten szczelinomierz pamiętam z domu, że to była najbardziej rozwalana przez nas zabawka, tak, mojego taty. Natomiast no, nie jest on taki miarodajny. Natomiast tu można, jeden z systemów pokazuje, żeby nawiercić tylko cztery kołki i mierzyć przemieszczenia, nie przemieszczenia, tylko odległości pomiędzy kołkami. Istotne, że jest pionowo, poziomo i na krzyż, dlatego że możemy wtedy określić, że nie tylko rysa otwiera się czy zamyka, ale również czy odchyla się, tak? Także jest to tego typu możliwość. I tu pamiętam kiedyś też takie rozważania, jak mierzyć rysę, która powstała w sklepieniu okna w kościele. No i pytanie, a jak tam wejść? I, no niby pomiar jest prosty, tylko za każdym razem trzeba by było zwyżkę wołać. Da radę to zrobić zupełnie automatycznie, spuszczając przewód na dół i mierzyć. No i również pomiar drgań. I ten pomiar drgań to jest pytanie o etap, kiedy wprowadzana jest konstrukcja w grunt. To jest dalej ta sama śluza na rędzinie. I jak będzie to wpływało na konstrukcje, które są wokół, bo to nie jest zupełnie takie obojętne, jest pytanie o odległość, o wartość, częstości sprzętu, tak? Czyli no, po prostu, także to tutaj to wygląda. I teraz przechodząc już do podsumowania. Te pomiary, które wykonujemy tak zupełnie na sucho, cały czas oglądając tą budowę z zewnątrz, mają na celu, i teraz jest tak, zapewnienie stateczności konstrukcji zabezpieczającej wykop, dlatego że my wiedząc, jakie są wartości przemieszczeń, możemy powiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy, czy to jest jeszcze stan, który jest dopuszczalny, czy to jest moment, w którym przemieszczenia są na tyle duże, że należy zastanawiać się, jaki będzie następny krok. Ja tutaj często zadaję na wykładzie pytanie, a co należy zrobić, jak przemieszczenia nagle zaczynają przyrastać? Najczęściej odpowiedź jest taka, że zatrzymać budowę, a w tym miejscu nie. To jest ten moment, w którym raczej trzeba było zasypać trochę wykopu, żeby powiększyć tą stronę parć biernych, czyli ten zapas, który mamy nośności. Dalej, zapewnienie stabilności infrastruktury sąsiadującej z wykopem. I tu już też będzie widać to, co wokół się dzieje. Łatwo też zobaczyć na latarniach, które są w bliskiej odległości, że coś się dzieje, bo one są płytko posadowione i ten ruch gruntu ten przy powierzchni jest dość duży. Potwierdzenie, że przyjęte w modelach obliczeniowych układy warstw gruntu, parametry geotechniczne czy połączenie zwierciadła wody gruntowej jest właściwe. Czyli to, co żeśmy założyli, zabierając się za obliczenia, ale też na tej podstawie możemy stosować analizę odwrotną, czyli wiedząc, ile się konstrukcja kształciła, sprawdzić, czy te założenia, które żeśmy przyjęli, były właściwe. I możliwość pomiaru, zachowania się podłoża gruntowego i otaczającej obudowy po zbudowaniu konstrukcji w wykopie, czyli uzyskujemy informacje o poprawności zastosowanych modeli. I ostatnia rzecz, w przypadku powstania awarii mamy dane rzeczywiste do wykonania projektu naprawy lub do odbudowy zniszczonej konstrukcji. To jest taki no, kroczek do przodu.
Także dziękuję bardzo za uwagę.